otwórzcie drzwi, chłopaki. Otwórzcie drzwi. Jaki fajny kurwa nóg nie ma, debil. Co ja mi zrobił? Gdzie zgubiłeś nogi, frajerze, co? Gdzie zgubiłeś, kurwa? Nogi. Dobra, idę stąd, bo... Mogę nam pochodzić od kosmicznych ślimaków. Zwanych hutów. Otwórzcie drzwi, bo zdegraduję. Oni się słuchają, chodźcie. Mam swoje prawa! Proszę pana, ja zdałem swoje prawa, proszę mnie zabrać na stołówkę. Jestem głodny, nic nie jadłem. Proszę tutaj zorganizować dla mnie jakiś transporcik prywatny. Wy tam zwierzaka trzymacie? To nie powinni siedzieć do klatki go zamknąć czy coś? Stachu chodź, zjemy sobie coś. Głodny jestem. Panowie do stołówki nas zabiorą. Ci wybili? Jak ci wybili, to zaraz ja cię wybiję. Chodź tu do środka, pogadamy sobie. Uciek frajer jeden. Baczność. Pod kombi. Każdy ARC musiał się nauczyć Księżyca, czyli Nowiu. Domodlić mi, że jesteś wart. Zmierzysz się z moim najlepszym uczniem, kasztaniarzem. Daj mi swoje pięści, pokaż mi je. Dorosłego mężczyzny, tak jak myślałem. Dobrze, panowie, uwaga. 3, 2, 1, niech krew się leje, start. Tylko niech się rozpocznie. Jestem. Z księżycem w Nowiu. Dzisiaj na arenie będziesz miał ksywkę Nów. Tym samym zostajesz ARC. Wojowniku. Wojowniku. Jeśli smulą. Ten nic z dupa zrazu dostał i umarł. Chcę kupić bilety na mecz. Jestem kibicem Lecha. Na żyletę chciałbym kupić. Najsilniejsi wojownicy na tej planecie, jakich mamy, czyli AEC. Nie mów mi tu, ale tylko mów mi teraz, czemu jesteś debilem? Krótka, prosta odpowiedź, słucham, tłumacz. Może, nie wiem, może mikrofonówka pękła, jak się ten... Powiem tak, 5 przysiadów i 5 pompek. Z życiem, no co to? Ale co tak szybko? Do końca przysiad, do mnie sam, ja nie pączki wyciągnij, co jest szeregowy, co jest? Nie uczyli? No z życiem, dawaj, szybciej! A dawaj! Dobrze, teraz pompeczki, raz! Co ty, baba jest już żołnierz? No szybciej, szybciej, szybciej! To już oficer Aldmor szybciej robił te pompki, dawaj, dawaj! Dawaj, szybko, szybko! Pełne mają być. Dobrze, starczy, starczy, u mnie oczy bolą, bo zaraz naprawdę was zamorduję tutaj. Precz z moich oczu, raz! Krasula. Nie ma was, same cię mają w tym CG, no szeregowy jak szeregowy, no. Niby nowy w oddziale. Jest zakupi, żeby zrozumieć cokolwiek i do tego jestem szeregowy. Ja awansuję na pewno, ja nie pozwolę, żeby był wyżej niż na tym szeregowym. Ja o to zadbam. Chyba, że się nauczy dyscypliny. Nowy cement. Nazwałem go jak ja sernik z rodzynkami. On nie powinien być wyżej niż szeregowy. Była nazwa klatka schodowa. Nie. Nie wie? To ja wam opowiem historię, skąd się wzięła nazwa klatka schodowa. Miejsce podczas pewnej pięknej ukraińskiej jesieni. Tylko że Ukraina wtedy była częścią Rosji.
Piękna rosyjska jesień. Mogę. To zaczęło się od pewnego Rosjanina, który miał na nazwisko Schodow. Będzie mógł prowadzić jako pracówca, potem będzie brudny. Nazywał. Schodow generalnie, bo kiedyś w Rosji była biedna. A ojej, jak ona biedna była. Jak ona była taka biedna, to nie było... Wszędzie po drabinach się chodziło. Wszędzie. Dlatego, że ludzie jeszcze nie umieli tak fajnych schodów budować, żeby mało miejsca zajmowały. Jakby chcieli wejść sobie na dach gdzieś, po takich schodach, to te schody by miały ze 30 metrów długości. Już, tak było. I generalnie schodowowi się znudziło chodzenie po tej drabinie, w końcu, po tylu latach, i stwierdził, że trzeba coś wymyśleć, bo mu ręce odpadną, po prostu. Wezmą i mu odpadną. Jaka fajną sztuczkę. Schodow stwierdził, że trzeba coś z tym zrobić, bo on lubi chodzić po schodach. W tym momencie stwierdził, że trzeba wymyśleć coś, co pozwoli chodzić po schodach i będzie zajmować mało miejsca. I dlatego postanowił zakręcić schody w spirale, żeby dalej piały się w górę, ale w spirali. Rozumiecie? W spirali. W szoku byli wszyscy. W szoku ciężkim byli. Właśnie stąd wzięła się nazwa klatka schodowa od pewnego Rosjanina, od jego nazwiska, który postanowił zakręcić schody. Zakręcił schodami. Stąd się wzięła nazwa klatka schodowa. Podaj mu środki usypiające, bierz go na plecy i spierdalamy z nim. Ustalić w szeregu, bo wybuchnie bomba, ale przynajmniej zginiemy chwalebnie i będziemy wam ładnie wyglądać. To jest aktualnie... Nie małe, bo jak mam małe siusiaki, to ja się wyzabię.